Guten Morgen, czy tam butem w mordę, jak mawiają nasi zachodni sąsiedzi, rozochocony placami zabaw. Wiem, że niektórym z Was się te odcinki bardzo podobają, więc tym razem po wykopkach, bo ostatnio były wykopki z Monią, w sumie z dziewczynami, z jej bratem, leci Łuki na place zabaw, na których też dawno nie był. Myślę, że ponad miesiąc, a na jednym z nich nie byłem, byłem tam tylko raz. Na pokładzie karawanu póki co jeszcze jest ze mną nie kto inny jak lewe skrzydło pterodaktyla i jeszcze mi jest też prawe i reszta tułowia. Coś powiesz do moich? Dzień dobry. O, widzicie, dzień dobry, mówi Wam pterodaktylek. No i tyle, dobra, zobaczymy, co te place oddadzą. Jak będzie słabo, to odcinek oczywiście łączony. Jak nie będzie słabo, to wszystko będzie w tym jednym odcinku. Dobra, ja odwożę Kingę do pracy, a my widzimy się przy pierwszym i na pierwszym. Plac numer jeden. Na tym placu byłem tylko raz, z tego co mnie pamięć nie myli. No i co, startujemy. Jestem w piaskownicy, widzicie, w Piracie. I nagram to, bo taka rzecz, zobaczcie jak płytko, to już jest trzecia wykopana w okolicy tej piaskownicy. Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. Na jednej, na podsumowanie, zobaczycie, nawet chyba wystaje gwóźdź. Deszczyk sobie kropi, a Łuki dostaje pierwszą nagrodę w postaci 200 groszy. Superaśnie. Wpada moniak, a tym moniakiem 100 groszy. Grubcio. Pod tą skąpaną deszczem huśtaweczką, chociaż już tylko teraz delikatnie kropi, wpada stóweczka, czyli złotóweczka i kapselek. Koniec przygody z placem numer 1. Co znalezione będzie na podsumowaniu, no i zobaczcie. Sami ocencie. To tak jak mówiłem, tu nawet są dwa gwoździe, to wszystko było płytko. To nie wiem, ktoś tu jakiś transformator rozbierał, czy po prostu to wrzucił, tu też było płciutko. Z tego nie będę komentował, sami sobie ocencie, czy takie rzeczy powinny znajdować się na placach zabaw, bez komentarza. Plac numer 2. Też zaczynamy z wysokiego C. Dwa kapsle. Najpierw był grosik, a teraz tada, 200. I wszystko pod ławeczką. Tam jeszcze jeden kapsel, który zabiorę. No i w sumie dwie ławeczki dały masę kapsli i jeszcze dwa grosze i jakiś dziabąk chyba od zapalniczki. Brak słów. No. Tyle w temacie. Od furteczki przez konika, tam widać ślad, taki trójkąt zrobiłem, nakopałem sygnałów. No i teraz je wyciągnę i Wam pokażę. Dobra, artefakty wyciągnięte. Posprzątałem te większe śmieci papierowe. Słuchajcie, 30 parę groszy, jakieś takie niebieskie oczko, ale tutaj pod samą ławeczką, tada, 100 grosików. Lecę na drugą część placu. Po tej stronie wpadło już 10 groszy, a teraz kolejna złotóweczka, także mega. Jestem pod takim domkiem. Tutaj jakieś 20 groszy wyszło, ale nie, zobaczcie na to. I tam dalej. Ja to postaram się pozbierać. Ja wiem, nie mam rękawiczek, ale ostrożnie. No nie mogę tego tak zostawić. Ja tutaj tu już, zobaczcie to. Już tu ponarzucałem to, co leżało gdzieś z tyłu. Już to jest drama, tu dzieciątko się pośliźnie. Kurwa, no tam ręce mi opadają, nie? Dobra, zbieram to. Kończymy plac numer 2. Wszystkie znajdki są tutaj. Bateria wyląduje w odpowiednim miejscu. Czy ja jestem zadowolony? Monet wpadło sporo, ale nie jestem, powiem Wam. A czy chyba jestem też troszkę, bo chyba uratowałem może jakiemuś dzieciaczkowi, oszczędziłem cierpienia, bólu i rodzicom stresu. Słuchajcie, to jest niby jedna butelka,
Ale zobaczcie. Zobaczcie to. Zobaczcie też pikulce. Pozbierałem tyle, ile mogłem. Oczywiście standardowo, przecież dzieciątko zje to, nie będziemy po nim sprzątać. Co mogłem, to posprzątałem. Plac wygląda trochę lepiej i na pewno bezpiecznie. A to nie powiem, jakie mi się słowa cisną, bo ten, kto to rozbił, nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że sprawi właśnie komuś ból i cierpienie, rodzicom stres i to być może na pewno będzie dziecko, masakryczne koszty leczenia za coś takiego, za głupotę po prostu, no kurwa, przepraszam za emocje, za słownictwo, ale no tego inaczej nie można nazwać, no. To konsekwencje zbicia tej butelki mogłyby być straszne. I tylko tyle. Albo aż tyle. Lecę dalej. Plac numer 3. Sprzęt gotowy. I deszcz się nade mną zlitował, bo tylko już delikatnie kropi. Więc fajnie. Mocniej mi już dupska nie zmoczy. Padła już jakaś nakrętka, a teraz zobaczcie, jaka blaszka tu ułamana. U góry z jakimś fiutkiem. Ciu-ciu. Nie wiem, co to było. No ale zabieramy. Jakaś ozdoba czy coś. Aha, i pochwaliłem deszcz. No. Przez chwilę kropiło, a znowu pada. Rewelacja. Wpada maniaczek. Słuchajcie, 26-27. Myślałem, że jakiś polmos. A to nie będzie polska moneta. Ja już, kurde, widziałem jakąś gębę. Chyba ukraińska. Tak, Ukraina. 5 grywien. Fajnie. Jest zagramanica. No, w pięknym stanie. Super. 2 dołeczki. 2 sygnały. Mosiężny jakiś dziabąk od kurki, ale chyba mosiądz, bo piękny sygnał i 50 groszy nasze. Nie no, to się nie dzieje naprawdę. I tu jest chyba cała butelka. Masakra. Dobra. Ręce opadają. Zbieram to. Co mam wam powiedzieć? Cała zbita butelka od sikacza sowieckoje i gristoje i niestety skończyło się to dla mnie tak. Idę się opatrzyć. Ja chyba mam dosyć na dzisiaj. No dobra, mimo wszystko powiedzmy, że jestem zadowolony, bo to ja sobie zrobiłem krzywdę, a nie ktoś inny. Plac numer 3 skończony. Słuchajcie, tak to wygląda. No bez komentarza, no co mam wam powiedzieć, kochani. Wrzucę to już bezpiecznie do śmietnika i podsumowanko w domu. Także do zobaczyska. No i witam was na podsumowaniu. Co? Fajny kubek, nie? Dziękuję Agnieszko jeszcze raz za niego, Aguśku. Słuchajcie, po lewej plac numer 1, plac numer 2 po środku, tam gdzie była ta rozbita butelka pod tym domkiem. No i ten najmniej fajny dla mnie plac numer 3 z tą ukraińską monetą, hrywna 5 hrywien. Plastikowe serduszko na oko, a to uwierzcie mi jest czysty mosiądz. Jakieś stare zapięcie od kurtki, nie wiem, obciążnik. Bateria ląduje, wyląduje w śmietniku, czy w śmietniku, Boże, w pojemniku na baterię w sklepie. Te dwa szkła nie mają nic wspólnego z tymi rozbitymi tam pod tym domkiem, po prostu leżały na oko, więc je zabrałem. Prawie 11 zł, albo 11. A to są fanty ze wczorajszego spaceru, bo jakby mi było mało kopania, to Łuki jeszcze spaceruje. Wczoraj 8,5 km no i tyle się udało znaleźć. Fajnie pospacerowałem sobie po Szczecinie. No i tak to wszystko wygląda. Zaraz piję kawę i lecę po pterodaktyla. No i taki to wypad. Z palcem już wszystko opanowane, jest dobrze zdezynfekowane. No i widzicie. Mogłyby się tutaj cisnąć straszne słowa na usta. Chyba tam przekląłem 2 razy albo 3, przepraszam. Tutaj siedzi Olafek,
A tu się szwenda obok posmanek. Pełna chata. Słuchajcie, no trzeba być... przepraszam, Simba to jest, nie bosman. Trzeba być ostrożnym. Wiecie, ja naprawdę bardzo mocno uważam, bo zdarzyło mi się dopiero to pierwszy raz po wypadku, że się skaleczyłem. Ale to nie ma znaczenia. Najgorsze jest to, że ktoś te butelki tłucze. I tutaj widzieliście, ile było kawałków po tym szampanie, pseudo szampanie, i to nie jest rzecz, która... Musieli to posprzątać, ktoś, kto sprzątał ten plac, nie? Więc no, na logikę, jeżeli leży coś na piasku i to podnosisz, to jest szkło, to weź tą nogą, machnij w ten piach, czy nie ma tam reszty tej butelki, bo to mogło być po raz kolejny dziecko. Drugi plac, na którym dzisiaj akurat znalazłem ilość szkła, która po prostu mnie załamała i zatrwożyła. I to tyle. Sami sobie wyróbcie opinię na temat tych ludzi. Ja się cieszę, że mogłem to posprzątać, że być może moje działania spowodowały, zwłaszcza na tym placu numer 2 pod tym domkiem, bo jak widzę ten tulipan sterczący i spadające dziecko, które sobie wbija to w rękę, a po prostu dramat. Wyróbcie sobie opinię na temat takich ludzi. Ja mówię, ja jestem zadowolony, że być może dzięki mnie żaden dzieciaczek nie będzie zraniony, place posprzątane, przy okazji wyciągnięte parę moniaków, jedna zagramaniczna, jakieś dziabongi i tyle. Dobra, trzymajcie się, coś tam się dzieje. Widzimy się w następnym. Dziękuję, że jesteście, że mnie wspieracie. Do zobaczenia. Pa. Pamiętacie mój kolczyk z placu zabaw, który narobił tyle apetytu? No niestety, jak tutaj... Metaloplastik. O właśnie, to jest, wiecie co, nie? No, metal jakiś tam... Metaloplastik, sztuczny. Sztuczne, ale no nie przyciąga tego magnes, więc może stal chirurgiczna faktycznie. No podróba Versace, bo kolczyk jest właśnie identyczny, można znaleźć złoty i to wtedy faktycznie jest Versace, a to jest szajs metal, jak my to mówimy, detektoryści.